Czy jest w twoim życiu jakaś rzecz, której się po prostu boisz? Na przykład boję się, że zwolnią mnie z pracy, bo nie będę miał na spłatę kredytu. Albo boję się, że mój partner ode mnie odejdzie. Albo boję się, co pomyślą sobie o mnie moi znajomi, kiedy dowiedzą się, że oglądam TVP Info. To tak z przymrużeniem oka. Ale w praktyce, jeśli masz jakiś strach, z którym chcesz się zmierzyć, to dzisiaj powiem ci, jak to zrobić w trzech prostych krokach. Zapraszam. Odczuwanie lęku i snucie czarnych scenariuszy może być przyczyną obniżenia jakości całego twojego życia. Trudno cieszyć się z tego, co masz, jeśli w głowie ciągle masz wizję tego, co może pójść nie tak. Zauważ, że to jest problem, z którym nie możesz zmierzyć się w tu i teraz, bo nie występuje w rzeczywistości, ale tylko i wyłącznie w twojej głowie. Dla kontrastu, są problemy, z którymi możesz zmierzyć się w tu i teraz i które najczęściej wcale nie są przerażające. Nawet gdybyś wylądował pod mostem, bo straciłeś pracę i bank naprawdę zabrał ci mieszkanie, to masz przed sobą konkretne wyzwania. Jest ci zimno, szukasz sposobu, żeby się ogrzać. Jesteś głodny, szukasz czegoś do jedzenia. Ale co zrobisz, kiedy boisz się, że ktoś coś złego sobie o tobie pomyśli? Właśnie wtedy musisz zmierzyć się ze swoim strachem. Jak to zrobić? Używając jednego z najpotężniejszych narzędzi, jakie masz do dyspozycji. Swojej wyobraźni. Zrób to w trzech krokach. 1. Uświadom sobie, czego się boisz. Czasami lęk jest podświadomy i nawet do końca nie zdajesz sobie sprawy, że jesteś nerwowy i zestresowany. Usiądź wygodnie i zadaj sobie pytanie. Czego najbardziej się boję? Dopiero kiedy zaczniesz być świadomy swojego lęku, będziesz mógł coś z nim zrobić. Włącz teraz pauzę i zastanów się nad tym. Jeśli chcesz, podziel się tym w komentarzu pod tym filmem. 2. Zaakceptuj, że się boisz. Nie jesteś przez to gorszy, to jest zupełnie normalne. Nie próbuj walczyć z tym uczuciem i wmawiać sobie, że jest inaczej. W praktyce im bardziej z tym walczysz, tym bardziej jesteś spięty. Akceptacja swoich emocji to bardzo ważny krok. 3. Zmierz się ze swoim strachem w swojej wyobraźni. Usiądź wygodnie i wyobraź sobie, że stało się dokładnie to, czego tak bardzo się boisz. Na przykład usłyszałeś od swojego szefa, że zwalnia cię z pracy. Jednak pamiętaj, że to tylko twoja wyobraźnia. Tutaj masz dużo większą władzę nad tym, co się z tobą dzieje. Wyobraź sobie teraz, że mimo tej wiadomości czujesz pełną akceptację tego, co się dzieje. Wyobraź sobie swój spokój w takiej sytuacji. Na początku może to być trudne, więc daj sobie na to chwilę i nie poddawaj się od razu. Słyszysz hasło. Jesteś zwolniony! A wewnątrz ciebie mówisz. Okej, luz, poradzę sobie. Jeśli za tym idzie jeszcze głębszy lęk, wyłap go i również się z nim zmierz. Na przykład wyobraź sobie, że bank zabrał ci mieszkanie. Ale w swojej wyobraźni ze spokojem oddajesz klucze. Zastanawiasz się, co teraz zrobisz, gdzie pójdziesz, jakie masz opcje. Jeśli dodatkowym lękiem jest też to, co sobie o tobie pomyślą inni ludzie, również się z tym zmierz. Wyobraź sobie, że twoi rodzice mówią ci wprost. A nie mówiliśmy? Nie trzeba było brać tego kredytu. A ty, słysząc te słowa, ciągle masz w sobie spokój i zrozumienie. Pełna akceptacja. Jeśli lęk, z którym chcesz się zmierzyć, jest duży i głęboki, to wracaj do tego ćwiczenia regularnie i za każdym razem świadomie oswajaj się z tymi obrazami i znajduj w sobie nowe pokłady akceptacji i spokoju. Przynajmniej w swojej wyobraźni. To ćwiczenie sprawi, że to, czego tak bardzo się boisz, nie będzie już dla ciebie takie nieznane. Pomoże ci też odkryć, że część lęków, które masz, tak naprawdę jest zupełnie bezpodstawnych i w praktyce doskonale sobie z nimi poradzisz, jeśli tylko przerobisz to w swojej wyobraźni. Ale tego nie wiesz, dopóki się z tym nie zmierzysz. Jeśli ten film miał dla ciebie wartość, to gwarantuję ci, że również będziesz zachwycony moim 30-dniowym kursem świadomości i głębokiej pewności siebie, który znajdziesz na stronie kursy.jakzdobywać.pl. To 30-dniowy trening, gdzie krok po kroku pokażę ci, w jaki sposób pozbywać się lęku, stresu i stawać się coraz bardziej pewną siebie osobą. Zerknij tam już teraz na kursy jakzdobywać.pl. Do następnego razu. Robert Marchew.